Mieszkańcy Kutna nie będą musieli już jeździć do Łodzi czy Skierniewic, żeby wyrobić paszport. Od przyszłego tygodnia zrobią to na miejscu. Nawet w mojej rodzinie załatwiali paszport, mieli problem, bo musieli tam jechać gdzieś daleko, do Płocka, także szkoda, że wcześniej tego nie było. W punkcie będzie prowadzona kompleksowa obsługa paszportowa, obejmująca zarówno możliwość złożenia wniosku o jego wydanie, jak i odbiór gotowego dokumentu. Każdy obywatel Polski, bo po paszport można się zgłosić do wolnym miejsce, do dowolnego punktu paszportowego, niezależnie od miejsca zamieszkania, ale każdy mieszkaniec powiatu kutnowskiego nie będzie musiał jechać ani do Skierniewic, ani do Łodzi, będzie mógł tutaj załatwić wszystkie formalności. Nie może być takiej sytuacji, gdzie mieszkańcy województwa muszą przemierzać dziesiątki, a w przypadku Kutna setki kilometrów, żeby jechać po wyrobienie paszportu. Urząd musi być blisko. Nowy punkt mieści się w Urzędzie Miasta Kutna. Będzie on otwarty w dni robocze od 8 do 15. Aby wyrobić dokument, należy przyjść z dowodem osobistym lub obecnym paszportem, wziąć ze sobą zdjęcie, dokonać płatności w urzędzie i wypełnić wniosek. A nowy paszport będzie do odbioru w ciągu 3 tygodni. Wiele lat staraliśmy się, żeby taki punkt był, żeby właśnie mieszkańcy nie musieli jeździć, żeby ta obsługa była na miejscu. No, do tej pory nam nie wychodziło, ale dzięki uprzejmości, a rozmawialiśmy pół roku temu, bo chyba w końcu czerwca, czy taka możliwość by była. No i dzisiaj możemy powiedzieć, że udało się, wszystko jest dograne i od poniedziałku ten punkt ruszy. Także bardzo dziękuję pani Jewodo, pani dyrektor za właśnie umożliwienie, że taki punkt będzie. Będzie to na pewno z dużym pożytkiem dla mieszkańców, no i przede wszystkim korzyścią czasową, że nie trzeba jeździć. Także dziękujemy i na pewno zapraszamy mieszkańców. Punkt finansowany jest przez rząd, jak i kutnowski magistrat.